Królowa Mermanni, część czwarta. Czyż nie jest piękna? Nie! Dokąd ją zabierasz? Zaopiekuj się nią, Squatch! Mermania była podwodnym królestwem, rządzonym przez hojną królową Izabelę. To właśnie jej pogorszające się zdrowie zainspirowało misję przywrócenia magicznej róży z nieznanej krainy. Ze wszystkich merańczyków, którzy desperacko pragnęli ukończyć misję, Sassy była jedyną syreną, która dotarła do głębokich wód i sprowadziła magiczną różę, by ocalić królową Izabelę. Ale odkąd wróciła z wód z Saltundry, Sassy nie była sobą. Sassy, martwimy się o ciebie. Zdobyłaś magiczną różę. Powinnaś się cieszyć. Dlaczego zatem jesteś taka zagubiona? Kochanie, minęły miesiące, odkąd wróciłaś z podróży. Co się stało? Sassy bardzo chciała o wszystkim opowiedzieć rodzicom. Sitor, ojciec królowej Izabeli, tragiczna historia rodziców królowej. Wiedziała, że królowa Izabela została koronowana na władczynię kilkadziesiąt lat temu, ponieważ wszyscy myśleli, że prawdziwy król i królowa Mermanni odeszli. Ale teraz, kiedy wiedziała o królu Ejdenie, jak mogła zachować to wszystko dla siebie? Ale wiedziała, że musi. Przecież nie będzie obciążać rodziców tym ciężarem. Wszystko gra. Naprawdę nie musicie się o mnie martwić. Po prostu nie jestem w nastroju. Sassy zaczęła trzymać się z dala od przyjaciół i rodziny. Pewnego dnia, gdy odpłynęła w myślach, popłynęła dalej niż zwykle. He? A to co? Sassy popłynęła w kierunku światła. Weszła do wielkiego, rozbitego statku. Była w szoku, gdy ujrzała, kto tam na nią czeka. Wasza wysokość! No nie mam. Co? Nie słyszę cię. Zaraz. Jak cię mam słyszeć, skoro ty nie mówisz? A, no dobra. Gdy wypłynęli na powierzchnię, cieszę się, że tak nam razem komfortowo, wasza wysokość. Ale wolałabym nie widzieć tego, co właśnie zrobiłeś. To magiczne chwasty, które wstrzymują oddech przez tygodnie pod wodą, Sassy. Dzięki nim przekroczyłem głębokie wody Saltundry i przebyłem prawie niemożliwą podróż do ciebie. Do mnie? Wasza wysokość, wszystko w porządku? Myślę, że nie. Najpierw ocean sprowadzacie do mnie po magiczną różę, a teraz to. Potrzebuję twojej pomocy, Sassy. Intuicja mówi mi, że jesteś jedyną osobą, która może pomóc. Czuję się zaszczycona, wasza wysokość, ale moje wnętrzności właśnie skręca pod wpływem całego stresu. Możesz mi powiedzieć, o co chodzi? Chodzi o River. Myślę, że ona żyje. Co? To znaczy matka królowej Izabeli, ona... Twoja księżniczka River. Ona żyje? Gdzie ona jest? I skąd to możesz wiedzieć? Od dawna o niej śnię. Najpierw myślałem, że to tylko sny, ale teraz... Woła mnie. Ma kłopoty, Sassy. Ona potrzebuje naszej pomocy. Będę zaszczycona, dołączając do ciebie w tej podróży, wasza wysokość. I chyba nawet wiem, gdzie zacząć.
król Aiden. Nie mogę uwierzyć w to, co widzę. To ty? To naprawdę jesteś ty? Squatch, tak dobrze znów cię widzieć. Sassy wyjaśniła wszystko Squatch. Och, moja droga River. Wiedziałam. To taka silna syrena. Ocean musi wyczarować potężnego potwora, który pokona moje dzielne dziecko. Aidenie, River cię nigdy nie porzuciła. Jeruszczka jest wystarczająco silna, by odeprzeć każde zaklęcie. Co? Ale dlaczego nigdy mnie nie odnalazła, ani nie została z Izabelą? River kochała ciebie i Izabelę, ale miała większą odpowiedzialność. Była obrończynią Mermanii, a gdy twój przybrany ojciec przeklnął wody, była w szoku. River, Aiden jest zamknięty w lochu, a wody są już przeklęte. Jak to się stało? Proszę, użyj swojej różdżki, by to odczarować. Ach, nie mogę, Squatch. Nigdy wcześniej nie miał tyle mocy, by przeklnąć morza. Jak stał się tak potężny? To mogło oznaczać tylko jedno. Ludzie wiedzą o mocy mojej różdżki. Muszę go odszukać i sprowadzić z powrotem. Teraz los Mermanii zależy od tego. Nie mogę pozwolić, by wpadła w niepowołane ręce. Zaopiekuj się nią, Squatch, i zachowaj ten medalion. Mój los spoczywa w rękach magicznych wód. Mam nadzieję, że pewnego dnia naszyjnik powie ci, jak mnie znaleźć. Zostawiła miłość swojego życia i dziecko, by chronić Mermanię? Squatch szybko wróciła pod wodę i przyniosła medalion, który schowała. Mając nadzieję, że ktoś odnajdzie księżniczkę River, wręczyła go Aidenowi. Z nową nadzieją Sassy, Squatch i król Aiden wrócili pod wodę. Otworzyli medalion i ku ich zaskoczeniu wydostało się lśniące światło. Machając na pożegnanie, wszyscy podążyli za światłem, wierząc, że odnajdą księżniczkę. Po kilku dniach pływania zdali sobie sprawę, że prąd wody staje się silniejszy. Co się dzieje? Ale było za późno. Wirowali w górę, w dół, potem we wszystkich kierunkach. Następnie wyrzuciło ich do jaskini w samym środku wody. Proszę, proszę, proszę. Zacząłem myśleć, że zapomniałeś już o księżniczce. Był to przyrodni ojciec króla Aidena, który przeklął morze, a za nim w magicznej klatce była ona. River, jak śmiałeś? Zaskoczony widokiem swojej lubej lub olczyna. Koleś ośmiornica jest twoim ojcem? Wasza wysokość, nie rozumiem. Spędziłem lata żyjąc jak człowiek, zanim zdałem sobie sprawę, że Aiden był zakochany w River. Obrońca służby. Ukradłem różdżkę. Dzisiaj byłbym najpotężniejszą istotą, ale ukradłem ją. Teraz jestem już zmęczony, ale skoro tu jesteście, z łatwością odzyskam różdżkę. Nigdy nie dopuszczę takich jak ty do różdżki! Dobrze zatem. Domyślam się, że twój ukochany Aiden musi zapłacić za twoje uparte zachowanie. Ha! W całym tym chaosie Sassy szybko wskoczyła z powrotem do wody i popłynęła w kierunku klatki. Te drzwi się zacięły! Medalion! Jest magiczny! On ci pomoże! Pomyśl tylko, czego pragniesz i wyceluj nim! Wow! Ja chcę, żeby on był maleńki!
każdego z was! O, ha, czyż nie jesteś uroczy? Aiden schwytał do butelki malutkiego, przyrodniego ojca. Tymczasem Sassy otworzyła klatkę i wypuściła księżniczkę River. Aiden podbiegł do swojej księżniczki i uściskał ją. Wypuść mnie! Wypuść mnie! No, no, no. I kto teraz płaci za bycie upartym, co? Sassy z radością zabrała River i Aidena z powrotem do Mermanii, gdzie spotkali Izabelę. Wszyscy byli wzruszeni, widząc, jak rodzina się zjednoczyła po stuleciach. Wiedziałam, że zaufałam dobrej syrenie, Squatch. Kochanie, możesz wyrzucić wodorosty. W Mermanii możesz oddychać i mówić. Gdy Aiden posłuchał rady River, wszyscy byli w szoku. Tato, możesz oddychać. Jak to możliwe, mamo? River zabrała wszystkich na sam dół do głównego pałacu Mermanii. A tam były kolejne klejnoty. To klejnoty twojego królestwa! To znaczyło, że różdżka nigdy nie opuściła Mermanii. Ludzka klątwa jest silna. Dosięgła nawet moją córkę. Czy istnieje lepsze miejsce na ukrycie niż dom? Ten klejnot wykonany jest z dusz mórz i chroni Mermanię. Magia tej różdżki jest tym, co wybrało Sassy i przywiodło ją do Aidena. Ten klejnot rozpoznaje czystą duszę. Jestem zaszczycona, wasza wysokość. Musisz zająć swój prawowity tron, mamo. Jesteście prawowitym królem i królową Mermanii. Nie, droga Izabelo. Jesteś i zawsze będziesz królową Mermanii. Tak dobrze i wiernie dbałaś o to królestwo. Twoja matka i ja jesteśmy z ciebie dumni. Aiden i River obiecali pozostać obrońcami Mermanii. Każda dusza mórz potrzebuje teraz ochrony bardziej niż kiedykolwiek. Rodzice królowej Izabeli wyszli przed granicę Mermanii. Wszyscy byli w szoku, widząc człowieka i syrenę razem. Aiden podążał za swoją miłością poza kilkoma światami, przysiągł, że nigdy nie pozwoli jej odejść. Stał się pierwszym człowiekiem, który został obrońcą podwodnego królestwa. Sassy wróciła do przyjaciół i psot. Syrena wraz z przyjaciółmi wkrótce zostali królewskimi doradcami pałacu. I powiedzmy, że pływali długo i szczęśliwie.